Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakułka. Szanowni Państwo, za kilka dni wyruszymy w Polskę, wyruszymy w długie podróże, długie i krótsze. Do naszych rodzin, do naszych najbliższych. Będą to ciężkie dni dla nas, kierowców, z tego tytułu, że te święta w tym roku nakładają się tak. No, tak wszystko, w dwa dni musimy. Pojechać, wrócić do tych naszych rodzin. Także w dzisiejszym odcinku przygotujemy się do tej podróży i do tych ciężkich warunków, które nas czekają w tych dniach. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Proszę Państwa, no święta w tym roku wszyscy wiemy, jak wypadają. Tak naprawdę, sobota, niedziela jest to dzień, który możemy przeznaczyć na świętowanie tych uroczystości. I wszystkie wyjazdy skumulują się tak naprawdę w ciągu piątku wyjazdowego. I w czasie powrotów w niedzielę. Musimy być przygotowani psychicznie, fizycznie, my, kierowcy, ale też oczywiście naszych, nasze pojazdy. O tych przygotowaniach samochodu wielokrotnie już w naszych magazynach ten temat był poruszany. Na wakacje się przygotowaliśmy na wyjazd na wszystkich świętych, ale również i na ten wyjazd na te święta Bożego Narodzenia również te, nasza, te nasze auto musi być w 100% sprawne, aby ta podróż bez jakichś większych przygód się odbyła. Oczywiście warunki, warunki mamy zimowe co i raz sypie śniegiem, minusowe temperatury, stan ogumienia. Nie będę się powtarzał. Absolutnie tutaj nie ma kompromisów. Musimy mieć te opony w najwyższej, że tak powiem, sprawności, z właściwym ciśnieniem, oczywiście napompowane. Sam stan techniczny naszego auta, oświetlenie, szczególnie. E, sprawne, sprawdzone, no ale też najważniejszy no samochód, nie wszystko, oczywiście, sam kierowca. E, Wigilia wypada w piątek. Wiele osób pracuje w ten dzień. E, co prawda krócej, ale wciąż pracujemy. Wstajemy wcześniej rano do tej pracy no i wybieramy się potem po takim całodniowym, po całodniowej pracy. E, pakujemy siebie, rodzinę, bagaże i jedziemy. Oczywiście ten nasz stan, stan wypoczęcia ma wiele. Wspólnego z bezpieczeństwem tej podróży. Im bardziej się wyśpimy przed taką podróżą, bardziej będziemy fizycznie wypoczęci, też tą podróż lepiej zniesiemy psychicznie i fizycznie. Dlatego dzień wcześniej, jeżeli mamy do pracy, połóżmy się wcześniej spać, abyśmy, aby nasz organizm był jak najbardziej zregenerowany, gdyż każda podróż, szczególnie w ciężkich zimowych warunkach, męczy. Wszystko oczywiście zależy od naszych predyspozycji, w jakim wieku jesteśmy, ale każda podróż w pewnym momencie staje się nużąca i tracimy kontrolę, tracimy, że tak powiem, usypia nasze, że tak powiem, zmęczenie, naszą uwagę na drodze. A to jest kluczowe, kluczowe do tego, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu, także zorganizujmy sobie tak czas, ten poprzedzający podróż, aby Nasz organizm był wypoczęty i nasza głowa też nie była zajęta jakimiś myślami, czy zakręciłem wodę, czy zakręciłem gaz wyjeżdżając, czy, czy, czy te przysłowiowe żelazko zostało wyłączone. To jest bardzo istotne, abyśmy mogli podróżować naprawdę zrelaksowani i to wszystko potem wpływa na to, że ta podróż staje się bezpieczniejsza. Oczywiście sam czas wyjazdu w piątek, nie tylko my będziemy wyjeżdżać, oczywiście samo planowanie podróży, szczególnie tych dalszych, no, powinno się odbyć tak naprawdę z głową. Szczególnie trasy, które pierwszy raz będziemy pokonywać, przeanalizować sobie, jaki czas nam mniej więcej zajmie, w jakich warunkach pogodowych. Co może nas spotkać na drodze? Zaplanujmy sobie przerwy: co dwie godziny, e, przystanek na stacji benzynowej, jakaś kawka, krótki spacerek. To naprawdę potem, e, potem owocuje e, bezpieczniejszą jazdą. Samo umawianie się z rodziną na konkretną godzinę i broń Boże się nie spóźnić. No trudno, e, mamy zimę, czasami spotka nas e, śnieżyca w drodze. Nie pędźmy na złamanie karku. Lepiej dojechać w całości, może trochę później, ale przynajmniej bezpiecznie. Gdy jeździmy z małymi dziećmi, jak to małe dzieci. Niektóre śpią, niektóre się nudzą, niektóre szukają wrażeń. Weźmy ze sobą jakieś rzeczy, które zajmą ich uwagę podczas tych często wielogodzinnych, nużących podróży po Polsce do rodziny. Oczywiście na takie spotkania rodzinne wyjeżdżamy no z rodziną, z rodziną, bagaże, prezenty może e, cięższe, lżejsze. E, zawsze ten nasz samochód też pod wpływem takiego pełnego obciążenia e, ugina się. Ugina się szczególnie e, tylna część, co automatycznie powoduje to, że jeżdżąc na światłach, te nasze światła, poziom świecenia podnosi się do góry. Pamiętajmy o... O pokrętle, które w wielu autach oczywiście jest, i używajmy go. Służy ono do opuszczenia właśnie w takich sytuacjach wiązki światła troszkę niżej, aby nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. No to jest bardzo widoczne właśnie po zmierzchu, i tutaj kłania się również właściwa regulacja samych świateł. O nich niedawno, niedawno, w jednym z magazynów mówiliśmy, żeby tą kontrolę nie tylko przeprowadzać podczas badań technicznych, ale. Dwa razy częściej, szczególnie przy jakichś wymianach po wymianie żarówki, żarówki, czy innych czynnościach związanych z obsługą reflektora. Pamiętajmy o tych, bo o tym pokrętle obniżajmy ten poziom przy jeździe z pełnym ładunkiem, gdyż to potem też wpływa finalnie na bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Sam sposób pakowania również ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w podróży. Pełny bagażnik, bagaże wystają poza obrys z tylnych zagłówków, ustawiajmy tak te bagaże, aby przy awaryjnych jakichś sytuacjach, przy awaryjnym hamowaniu, aby te bagaże nam się nie ześlizgnęły do przodu i nie narobiły szkód w postaci guzów na głowie, gdyż taki nawet lekka paczka przy ostrym hamowaniu może naprawdę zrobić nam wielką krzywdę. O tym musimy, musimy pamiętać podczas... Pakowania właśnie się na taki, tego typu wyjazdy, Szanowni Państwo, i pokrótce to, tak naprawdę, takie podstawowe informacje dzisiaj przy, przedstawiłem, o których wiele osób oczywiście wie i pamięta. I cóż, to dzisiejszy odcinek jest ostatni w tym roku. Także widzimy się dopiero za dwa tygodnie po, w nowym już roku 2022. Ee, życzę Państwu, aby ta, ta podróż przebiegła e, bez najmniejszych problemów e, w te święta, ale również i powroty. I o tych powrotach też musimy pamiętać. Wiadomo, spotkania z rodziną też jest okazja do wypicia, e, mniejszego bądź większego. E, pamiętajmy o tym, abyśmy wracali i prowadzili pojazd tylko e, trzeźwym, e, po trzeźwemu. I też wypoczętym, gdyż powroty też wiążą się z tym, że będzie na drogach całej Polski tłoczniej, z racji tego, że te święta mamy krótkie. Ja dziękuję za dzisiejszą uwagę. Widzimy się w nowym roku. Do zobaczenia.